Chciałem dzisiaj odpowiedzieć na takie proste pytanie. Dlaczego Jezus przyszedł na świat? Wydaje się bardzo proste, ale okazuje się, że odpowiedź nie jest taka prosta. Bo chcę tego wglądać głębiej. Chciałem na początku powiedzieć historię dla dzieci, żebyście słuchały. Być może też kiedyś to próbowałyście. Czy próbowałyście kiedyś pomóc ptakom, żeby się gdzieś schowały przed deszczem? Otóż pewna starsza pani zauważyła zebrane stado bocianów. Bociany w tej chwili już chyba się zbierają powoli, odlatując do ciepłych krajów. I nie latają same, tylko zawsze zbierają się większe grupy. Czasami jest ładna pogoda do latania, a czasami jest brzydka, bo o tej porze roku czasami zjawi się burza, zjawi się deszcz. I przed domem tej pani zjawiło się stado bocianów. Po prostu zaczęło padać deszcz, zaczął padać grad i te ptaki nie były w stanie dalej kontynuować, więc po prostu przysiadły na łące, no i czekały, aż przestanie padać. Ta pani myśli, biedne tutaj te stworzenia stoją, skulone są, mokną. Tak fajnie by było je zagnać do mojej stodoły, bo tam przynajmniej jest dach i sucho. Wyszła z domu, wzięła parasolkę, zbliżyła się do nich bardziej, no i próbowała takich jakoś zachęcić, żeby w tamtą stronę się udały pod dach, żeby nie siedziały tutaj, no bo dla nich to jest taka podróż męcząca, więc dobrze, gdyby wypoczęły, wyschnęły, nie mokły tutaj na deszczu. I chodziła z boku, z prawej, z lewej strony i wiecie, jaki był skutek? Zamiast zagnać ich pod dach stodoły, właściwie to nie była taka stodoła, tylko to się nazywa bardziej wiata, taki dach, pod którym jest sucho, to te bociany się rozbiegły, bały się jej. No normalna rzecz. Ptaki się boją z reguły ludzi. Ja czasami muszę polować na niektóre ptaki. Ostatnio mi się udało polować ptaka, znaczy mam na myśli dobre zdjęcie. Piszę potem do mojego sąsiada pastora. Mówię, znalazłem u nas na parkingu, to się nazywa Kopciuszka Pospolitego. On pyta się, masz na myśli mój samochód? No bo on ma diesla. Nie, taki ptaszek. Podobny do wróbla, tylko że ma różowy ogonek i wygląda trochę, z przodu wygląda jak szpaga, z tyłu wygląda jak rudzik. I faktycznie zachodzi tam często, ale bardzo ciężko jest do niego się zbliżyć i zrobić mu nawet zdjęcia obiektywem 300, wzmocnionym jeszcze, jak to się nazywa, takim zwiększającym dwukrotnie możliwość obiektywu, bardzo płochliwym. I wyobraźcie sobie, że gdyby Pan Bóg tutaj przyszedł, żeby pomóc nam w naszym stanie, taki jaki jest naprawdę Pan Bóg, czyli taki posiadający, mieszkający w jasności, taki będący w chwale, to gdyby tutaj przyszedł, no to by się zrobiło strasznie duże zamieszanie, bo wszyscy by się bali tego Pana Boga, takiego jaki On jest. Niektórzy ludzie, którzy napisali Pismo Święte, opisali objawienie się Pana Boga. Czy to Izajasz tam pisze, że zabrakło w nim tchu i nie mógł mówić w ogóle. I ustało w nim życie, opisuje Daniel. Dlatego Pan Bóg, wiedząc, że w ten sposób nie przekaże nam takich ważnych prawd, postanowił się nam objawić w inny sposób. Taki, który nas nie napawa lękiem i strachem. Postanowił wysłać tutaj swojego Syna jako człowieka. Czyli będąc Bogiem, postanowił się urodzić jako dziecko. Czyli mówimy tutaj o zjawisku inkarnacji, czyli wcielenia, o której pisze Pismo Święte. Że ten Jezus, który się narodził, który był znany w Nazarecie jako ten chłopak Jezus, syn Józefa i Marii, był po prostu Bogiem, który do nich przyszedł. Żył, ale pytanie. Wielu ludzi widzi Jezusa jako wspaniałego człowieka, jako wspaniałego nauczyciela. Mówi, on ładne nauki przekazywał, ładnie uczył, ładnie wszystko wykonywał, był takim idealnym wzorem. Do tego stopnia, że zachwycają się nim nawet niechrześcijanie. Kiedy Gandhi
będący Hindusem, przeczytał Ewangelię, zachwycił się osobą Jezusa do tego stopnia, że powiedział: to jest fantastyczny wzór. Ja też tak będę żył. Ale słynne powiedzenie Gandhiego: Chrystus? Tak. Chrześcijaństwo? No nie. Dlatego, że te chrześcijaństwo, które znał Gandhi, czyli kolonialistów angielskich, oni według niego nie odzorowywali tego wzorca, który on znalazł w Ewangeliach. Ale konieczne było stanie się ciałem, narodzenie się jako człowiek i wychowywanie się jako dziecko na początku, a później jako młodzieniec, a później jako dorosła osoba. Pytanie, czy tylko to było celem Boga, żeby nas zbawić? No, mógł się urodzić, być, pokazać się i mógł odejść stąd po prostu jako zwykły człowiek. Ale postanowił jednak Jezus pójść dalej. Zrozumiał, że jego życie nie jest tutaj przypadkowe, tak jak nasze, ale że ma jakiś specjalny cel. Kiedy po raz pierwszy poszedł do świątyni razem ze swoimi rodzicami, Ewangelie opisują, że miał wtedy lat koło 12, bo zwykle wtedy u Żydów inicjowano takie życie, obowiązki religijne Żyda. Kiedy Jezus przyglądał się tam składanym ofiarom, które widział podczas święta, zrozumiał, że jest on posłany w jakimś szczególnym celu, że Pan Bóg go posłał w szczególnym celu, nie tylko po to, żeby być chłopcem, bawić się, cieszyć, ale że ma być barankiem, który gładzi grzechy świata. I ma być doskonałym barankiem, bo wszystkie ofiary, które były tam przynoszone, były przez kapłana kontrolowane, czy mają jakieś wady fizyczne. Zrozumiał, że musi być bez skazy. Zresztą mama i tata, kiedy go uczyli, z pewnością wpajali mu, będąc jego nauczycielami, wpajali mu księgi Pisma Świętego, czytali proroctwa. Czytamy też o Marii, że to, co powiedział jej anioł, ona to zrozumiała i zachowała to w swoim sercu. Czyli żyła z tą myślą, że to, co powiedział anioł o tym dziecku, które się miało z niej narodzić, to jest jakieś specjalne dziecko i z pewnością ona też w jakiś delikatny sposób próbowała mu zwrócić na to uwagę. Jezus nie tylko się urodził, ale żył bezgrzesznym życiem. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Bo dlaczego to było konieczne? Żeby Jezus nie tylko żył jako zwykły człowiek, ale żeby był bezgrzesznym życiem. Główny argument, który zarzucono Bogu, to to, że twoje prawo, które dałeś ludziom, jest zbyt ciężkie do przestrzegania. Te 10 przykazań jest niemożliwe do wykonania. Natomiast Jezus żył po to, żeby pokazać dla człowieka bez Boga, tak, to jest trudne brzemię. Można powiedzieć, dla człowieka, który będzie oceniał innych, no to jest fajne narzędzie, prawda? O, źle zrobiłeś, popatrz, to jest takie przykazanie, a ty tak nie robisz. Ale kiedy wziąć je do siebie i tak wziąć dokładnie, nie tylko biorąc pod uwagę literę tego przykazania, ale ducha, którego Jezus pokazał w kazaniu na górze, na takim jednym przykładzie powiedział, jest napisane: nie cudzołóż, ale kto by pożądliwie patrzył na niewiastę, już cudzołoży. Ci pokazał Jezus głębie tych przykazań, że nie chodzi w nich tylko o to, żeby siedzieć w cudzym łóżku, a w swoim to już nie jest cudzołóstwo, tylko żeby wyeliminować pożądliwość. I jest to możliwe, mając doskonałą więź z Bogiem. Dał przykład. Powiedział: to, co wy mówicie, że się nie da, popatrzcie, się to da, tylko trzeba być blisko Boga cały czas. I pokazywał to nie tylko, i to nie było tylko coś, co nauczał, ale było coś, co widzieli, bo ludzie mówili: my znamy tego chłopca, on tutaj żyje między nami i my wiemy, jaki ma ojca, jaką ma matkę i wiemy, jak żyje. W międzyczasie Jezus jeszcze dokonywał wiele uzdrowień. Czyli jakby to powiedzieć, wybrał nie tylko życie bezgrzeszne, nie wybrał życia pustelnika, który się odcina od wszelkich pokus, uciekając gdzieś na pustkowie, żywiąc się tym, co mu ludzie przyniosą i w ten sposób mówi: no nie jestem kuszony, to jestem chyba dobry.
prawda? Tylko zdecydował się żyć wśród ludzi. Jakby to powiedzieć, nie unikał możliwości kuszenia, ale był tam, gdzie normalnie ludzie ulegali pokusom. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 4, tam gdzie jest mowa o kwalifikacjach Jezusa Chrystusa na arcykapłana, rozdział 5, wiersz 7, przepraszam. Albo nie, rozdział 4, wiersz 14. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Rozdział 5, wiersz 7, dalej czytamy. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Wiersz 8. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Życie Jezusa tutaj na ziemi nie tylko było takim życiem przeciętnego człowieka, ale było życiem kogoś, kto był świadomy, że musi żyć sprawiedliwym życiem, żeby wytrącić szatanowi argument z rąk mówiący: Twoje prawo, Boże, nie jest do przestrzegania, jest zbyt trudne. On pokazał, że można. Pokazał, że można żyć życiem służby. Ale pytanie, czy wystarczyłoby, gdyby Jezus urodził się jako człowiek, żył bez grzechu i żył życiem służby i normalnie odszedł jako zwykły człowiek? Nie. Jan o nim powiedział, jego kuzyn, Jan Chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czyli musiało się stać coś jeszcze w tym planie zbawienia i tym niezbędnym elementem było złożenie siebie w ofierze jako bezgrzesznego baranka, dlatego żył bezgrzesznym życiem, żeby mógł mieć wartość jako ofiarę. I nie była to de facto ofiara, żeby zadowolić rozgniewanego Pana Boga, tylko to była ofiara, ona się nazywała zagrzeszna, bo była ofiary zadośćuczynne, było ofiary takie całkowitego oddania, była ofiara zagrzeszna, czyli taka, która mówiła, prawo Boże jest takie, osądza grzesznika, że jest winien śmierci, bo złamał prawo Boże i teraz, żeby ten grzesznik nie musiał umierać, żeby go ocalić, konieczne było ofiara zastępcza, ktoś inny musiał. I tutaj mi się przypomina taka legenda o kaukaskim księciu Szemaelu. To było takie plemię bandyckie, żyjące w górach Kaukazu, które właściwie nie uprawiało roli, nie hodowali drzew owocowych, tylko jak była pora zbiorów, ruszali, napadali i grabili, żeby mieć zapasy na zimę. Takie pasożytnicze plemię, które w ten sposób, taki, można powiedzieć, plemię rozbójników. A stało się tak, coś takiego, że herszt tego plemienia, książę Szamael, to jest prawdziwa historia opowiadana przez geografa Rochestera, wydało takie prawo, że kiedy przywiozą wszystko do domu z wyprawy, to nikt nie może sobie tam z tego nic brać, dopóki się wszyscy nie zbiorą i dokonają wspólnego podziału. I okazało się, że pierwszą osobą, która złamała to prawo, to była jego matka, starsza kobieta. I pytanie, co zrobić? Można by powiedzieć, no słuchajcie, ona jest stara, taka niedołężna, może nie dosłyszała, no ale darujmy jej. Gdyby książę to powiedział, to wtedy żadne jego słowo nie byłoby traktowane poważnie. Powiedziano, a jak tam w przypadku jego matki tak poszedł na ustępstwo, to i może w moim przypadku też machnie na niektóre rzeczy ręką. I gdyby książę tak postąpił, to wtedy w przyszłości
Nikt by go poważnie nie traktował, jego rozkazu. Ale co by się stało, gdyby książę zdecydował się, no dobra, matka zawiniła i według tego prawa, które ustanowiliśmy, trzeba ją przywiązać do... Nie, tam nie była kara śmierci, tylko była kara 40 uderzeń kijem, gnutem. 40 uderzeń, czyli da się przeżyć. Prawda? Mężczyzna by to przeżył spokojnie. A to była starsza kobieta. No i gdyby ten wyrok wykonano, no to właściwie to już nie podźwignęłaby się. Może by pochorowała dwa dni, postękała i odeszłaby osłabiona. No i co książę mógł zrobić w tym czasie? No, a to jedne rozwiązanie, no, złe. Drugie rozwiązanie, no gdyby to zrobił, no to wiecie, co by się stało? Owszem, wszyscy by słuchali księcia przyszłości, ale baliby się o swoje życie. Mówi, ale nawet matki nie oszczędził. To jak my coś złego zrobimy, to też nas nie oszczędzi według tego prawa. Baliby się go. Byliby z nim ze strachu. Więc książę wymyślił takie rozwiązanie. Powiedział, no przywiążcie tą matkę do tego pieńka. Tak rozciągało się wtedy ręce z drugiej strony, żeby plecy były bardziej napięte, żeby te uderzenia były takie, żeby osoba nie uciekała w czasie, kiedy jest bita. Rozbierzcie ją. Potem sam zciągnął swój płaszcz królewski. Stanął w ten sposób, że zasłonił jej ciało i powiedział, no a teraz bicie do ostatniego uderzenia, no bo sprawiedliwość jest sprawiedliwością, musi się stać według sprawiedliwości. W ten sposób, tym zabiegiem, książę Szemael zachował godność wśród swoich współtowarzyszy, bo okazało się, że jego prawo jest, że słowa, które on ustali, co jest prawem, no to jest prawo i trzeba tego przestrzegać. Ale z drugiej strony zobaczono jego miłosierdzie i mówiono, no takiej sprawiedliwości to jeszcze nie widzieliśmy. Ocalił własną matkę, nadstawiając swój grzbiet. On przeżył, ale nie był do końca pewien. Na pewno też tych, którzy wymierzali karę, zachęcał, słuchajcie, nie pokazujcie tylko, że bijecie, tylko bijcie tak jakby każdy był winien z tego powodu. Dlatego śmierć Chrystusa nie była zadośćuczynieniem złemu Bogu, ale była zadośćuczynieniem prawu Bożemu, Słowu Bożemu, które jest wieczne, nieodwołalne. No i w ten sposób umarł. Oddał swoje życie. Śmiercią, można powiedzieć, nawet drugą, bo kiedy mówił, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, to ja rozumiem, że nie była to taka śmierć, którą my przeżywamy, że po prostu zasypiamy i się potem budzimy, tylko że Jezus był świadomy, że jest to śmierć, z której już nie ma odwrotu. Że jest to śmierć, którą my nazywamy wtórą śmiercią albo drugą śmiercią. Tą opisaną w Księdze Objawienia, która przyjdzie na niesprawiedliwych. Chrystus zakosztował drugiej śmierci. Co spowodowało właściwie jego śmierć? No, ci, którzy widzieli wiszących na krzyżu, byli sami zdziwieni, że tak szybko skonał. Ci, którzy przyszli szybko załatwić sprawę, połamać nogi, żeby nie wisieli do wieczora, stwierdzili, on już nie żyje. A nawet ta rana, która była zadana potem włóczniom przez Rzymianina, czyli żołnierza wykształconego w sztuce zabijania, koło worka, koło serca, spowodowała, że opisują w Ewangelii, że wypłynęła stamtąd krew i woda. Kiedy lekarz medycyny sądowej to czyta, mówi, to on zmarł na zawał. Że po prostu woda się zgromadziła tam. Czytałem taki artykuł kiedyś. Właśnie śmierć Jezusa opisana przez... Cierpienia i śmierć Jezusa opisane przez lekarza medycyny sądowej. To było w znakach czasów z lat 70. Trudno się teraz mi do tego dogrzebać. Ale to było ciekawe przeżycie. Nie dlatego, że opisane jest tam cierpienie w taki sposób szczegółowy, ale że śmierć Jezusa głównie była chyba ze stresu, z tego przejęcia się tym, jaką rolę pełnił. I oddał swoje życie, można powiedzieć.
Ale pytanie, czy wystarczyło tylko, żeby Jezus urodził się, żył bezgrzesznym życiem, pełnił służbę i zmarł? Czy to by było całe zbawienie? Okazuje się, że nie. Że konieczne było elementem zmartwychwstanie. I wszystkie cztery Ewangelie i nawet dzieje apostolskie są takim świadectwem zmartwychwstania Jezusa. Byli ludzie, widzieli, dotykali, jedli z Nim. Są świadkami po prostu. A co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? No, nie byłoby zbawienia. Po prostu był. Historia by z pewnością o Nim coś napisała. Nie wiadomo, czy by nie zostało zamazane i nie byłoby naszego zbawienia. Zmartwychwstanie też nie było ostatnim elementem planu zbawienia, bo to nie było wszystko. Konieczne jeszcze było, tak jak Jezus powiedział, muszę jeszcze pójść do Ojca. Czyli konieczne było w niebo wstąpienie. Apostołowie byli świadkami. Ile było świadków w niebo wstąpienia? Więcej niż 12? Więcej. Byli tam wszyscy uczniowie Jezusa, którzy byli w tamtym czasie zgromadzeni w Jeszczeniku, gdzieś koło 120 chyba podają Ewangelię. W niebo wstąpienie. Po co tam Jezus wstępował? Jaki był cel w niebo wstąpienia? Czy nie mógł zostać tutaj razem dalej ze swoimi apostołami i dalej kontynuować to dzieło szerzenia Ewangelii? Jezus to często mówił apostołom. Lepiej jest, żebym ja odszedł, niż żebym ja został. Bo jeśli ja odejdę, to wy będziecie mogli robić jeszcze większe rzeczy, niż ja robiłem. Oczywiście nie zostawił ich Jezus samym, pokazał się do Ojca i tam się odbyło taki, jak to powiedzieć, proces sądowy, który uprawomocnił ofiarę Jezusa do tego, że może być już w tej chwili arcykapłanem. Czyli można powiedzieć, w sposób taki prawomocny mógł zająć miejsce szatana, który sobie wcześniej uzurpował miejsce Adama w niebie, czyli przedstawiciela ludzkości. Czyli tam, gdzie Adam był słaby i upadł i można powiedzieć sprzedał tą ziemię szatanowi, Jezus nabył ją na nowo i miał do tego prawo, miał do tego dokumenty. Tymi dokumentami były rany na jego rękach i rany w jego boku. To był dowód, że złożył ofiarę i jego sprawiedliwe życie. Czyli mógł zaświadczyć, że jego ofiara nie była ofiarą skażoną, tylko była ofiarą czystą, doskonałą. I na podstawie tego Chrystus został z powrotem przedstawiony aniołom i całemu niebu. I jest w niebie. Ale no i mógłby zostać tam w niebie, prawda, patrzeć sobie, jak my sobie tutaj radzimy, od czasu do czasu posłać jakieś wskazówki, ale on zdecydował się pełnić służbę dla nas w niebie. Można powiedzieć, on nie tylko powiedział, zbawienie załatwiłem, teraz mam wolne, tylko powiedział, teraz się dopiero zaczyna. W rozdziale 8, w listu do Hebrajczyków, rozdział 8, wiersz 1, setno zaś wywodów stanowi prawda, takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy majestatu w niebiosach jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Jak ja zareagowałem, kiedy pierwszy raz się dowiedziałem o służbie Jezusa w niebieskiej świątyni? No mówię sobie, no ciekawe jak to inne wyznania mają. I okazało się, że nie znalazłem wśród innych wyznań nauki, która by kładła na to akcent. Tylko adwentyści kładli na akcent i mówię, to jest bardzo ciekawe odkrycie, że zbawienie dalej jest jeszcze kontynuowane. I ta służba Jezusa w niebieskiej świątyni zdemaskowała dwie nauki, które ja wcześniej traktowałem jako fundamentalne. Apostoł Paweł podkreślił, 1 Tymoteusza, chyba rozdział 2, wiersz 5, nie jestem dokładnie pewien. Jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Podkreślony tam jest człowiek, Jezus Chrystus. I kiedy to przyjąłem, mówię sobie, no tak, w takim razie nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Niepotrzebna jest udanie się do człowieka, żeby wyznać swoje grzechy albo żeby przyjąć sakrament. I druga rzecz, skoro jest świątynia w niebie, to w takim razie czym są te budynki, które tutaj
się znajdują, które są nazywane świątyniami. W języku greckim występuje takie słowo antychryst. Bardzo popularny antychryst, prawda? Czyli ktoś taki straszny, niedobry. Ale gdyby tak dosłownie tłumaczyć, to słowo anty ma dwa znaczenia. Przeciw albo w miejsce. No, dobrze znacie teologię, prawda? Dobrze znacie język grecki. Czyli antychryst to jest albo ktoś, kto występuje otwarcie przeciwko Chrystusowi i mówi, ja z tobą walczę, nie lubię cię, albo jest to ktoś, kto się podszywa pod Chrystusa i mówi, ja jestem Chrystus. I tak samo, jeśli chodzi o świątynię, rozumiemy, że nie ma w tej chwili świątyni na ziemi, do której kierujemy nasze myśli, nasze modły, prośby. Jest świątynia w niebie, w której Jezus służy. I budowanie wszelkich świątyń, nasze budynki nie są świątyniami. Była kiedyś taka fajna historia, jak mieszkałem w Zakopanem. Wpadła nagle pewna wycieczka, która odwiedzała wszystkie kościoły w Zakopanem, razem z prowadzona przez zakonnicę. No i tak wchodzi, otwieram im drzwi, tak wchodzą, że chcieliby wejść, zobaczyć tą świątynię, ten kościół, bo jest na planie miasta też kościół adwentystów. A wiecie, tam są różne kościoły, redemptorystów, salezjan, więc pomyśleli, że kościół adwentystów to jest jakiś tam kościół katolicki, ale pod wezwaniem adwentystów. No i czyta tak napis, który tam był. U was jest Bóg, jest miłością. Tam był napis, Pan Jezus powróci wkrótce. No i ta przewodniczka, ta zakonnica powiedziała, a to jest kościół, który uczy o końcu świata. No i wyszli. Tak to zrozumieli. No bo byli zaskoczeni, że nie było tam typowej sztuki, typowej ornamentów. Bo to właściwie nie nazywa się kościół, tylko właściwie jest to miejsce spotkań, sala spotkań, można powiedzieć, prawda? Bo nie ma tutaj tego, czego normalnie człowiek by oczekiwał. Krzyż, tabernaklum, miejsce zastrzeżone, gdzie zwykłe nogi nie mogą wejść, tylko kapłan. Nie ma tych rzeczy. Zostały obalone właśnie przez naukę o służbie Jezusa w niebiańskiej świątyni. Jaki jest cel służby Jezusa w niebiańskiej świątyni? W jaki sposób wiąże się to z planem zbawienia? Bardzo prosto. Jest on tam po to, żeby orędować za nami. Jako człowiek. I można powiedzieć, że skutkiem tego jest specjalna linia przesyłowa i nawet jest ona dwukierunkowa. Bo w jedną stronę, do góry, my kierujemy nasze prośby, nasze modlitwy, rozmawiamy z Panem Bogiem, prawda? Co w zamian? Albo co w drugą stronę jest skierowane? Można powiedzieć, że siła, moc, prawda? Pan Bóg mówi, ja wiem, że ty jesteś słaby i potrzebujesz mojej mocy, żeby nie grzeszyć. A nawet ci powiem więcej. I nieupadłe światy, które nigdy nie upadły, wprawdzie nigdy nie potrzebowały przebaczenia ze strony Jezusa, ale stale potrzebują obecności Boga. Zwróćcie uwagę, że Adam był nie do pokonania, gdyby nie zerwał na chwilę więzi z Bogiem. Odciął się na chwilę od Pana Boga, nie rozmawiał z Nim o tej sprawie, bo sam postanowił podjąć decyzję i od tego czasu my mamy problem. Jako dzieci Adama. I Jezus rozpoczął służbę po to, żeby ten problem rozwiązać. Jest tam w naszym zastępstwie, jest tam po to, żeby nie tylko wysłuchać naszych modlitw i powiedzieć tak, to jest długa lista, zobaczy, co się da załatwić, tylko jest również tam po to, żeby dać swoją siłę i ofiaruje nam swoje zasługi. Można powiedzieć, znajduje się tam taki zbiór zasług. Co znaczyły słowa Jezusa, kiedy mówił do cudzołożnicy, idź i nie grzesz więcej? Gdzie byście położyli akcent? Nie grzesz. Ale gdyby Jezus powiedział, a teraz idź i nie grzesz więcej. Czy Jezus miał na myśli, żeby powiedział, wybaczam ci, dobra, a teraz mi już nie zawracaj głowy i idź sobie. Nie. Ta kobieta
Prawdopodobnie ta kobieta, która była przełapana na cudzołóstwie, która stała się, której Pan Jezus wybaczył i powiedział, idź, nie grzesz więcej, prawdopodobnie pozyskała całą swoją rodzinę. Bo jeśli była to Maria Magdalena, z której Jezus wygonił 7 demonów, to miała ona jeszcze siostrę Martę i brata Łazarza. I czytamy w Ewangelii Jana, że oni też byli uczniami Jezusa. Czyli ona zrozumiała w ten sposób, że kiedy Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej, to nie ma na myśli, dobra, nie zawracaj mi już głowy, tylko potraktowała to jako zaproszenie do bycia uczniem Jezusa. No Panie, jak ja mogę nie grzeszyć? Ja tylko taki sposób zarabiania na życie znam. I została uczniem Jezusa, albo uczennicą Jezusa. I Pan Jezus, chodząc z nią, zmienił jej życie na tyle, że potrafiła funkcjonować w nowej dla siebie rzeczywistości. Ponieważ On jest pośrednikiem. A słowo pośrednik, o, to jest też ciekawe słowo, bo często używamy słowa, jest taki, jak się nazywa ta funkcja w sądzie? Kurator. O, to jest taki człowiek, który jest wyznaczonym urzędnikiem, mówi, tamten przestępca może żyć na wolności, ale musi mieć nad sobą jakiś nadzór kuratorski. I pod tym warunkiem nawet człowiek, który coś zawinił, ale było to lekkie przestępstwo, może chodzić na wolności, mieć pracę, mieszkać z rodziną, tylko musi być pod nadzorem. Jezus też wykonuje podobną rolę, ponieważ jakby to powiedzieć, sąd przed Bogiem nie tylko polega na tym, że mówi się, on nie jest winien, prawda, ja biorę na siebie jego winę i on teraz może być zbawiony, ale Bóg interesuje się nami i chce, żebyśmy dążyli do tego ideału. Nie zostawia nas samych. I na tym polega pośrednictwo służby Jezusa. Ale pytanie, czy to by było wszystko? Czy chcielibyśmy żyć na takiej ziemi, jaka jest teraz, z Jezusem, który jest pośrednikiem w niebieskiej świątyni? Jezus by nie chciał. Bo Jego celem było mieszkać razem z nami. Powiedział, idę do Ojca, jest tam wiele mieszkania. Czyli jakby to powiedzieć, Jezus chce, żeby historia tego grzechu się zakończyła, ale zanim się to stanie, muszą być jeszcze pewne rzeczy. Wy znacie ten scenariusz, że musi być najpierw powtórne przyjście Chrystusa, bo Biblia zapowiedziała to prostwak, że przyjdzie On tutaj w chwale z aniołami. Musi być zakończenie historii grzechu, czyli zarówno przyznanie nagrody tym, którzy uchwycili się Jego sprawiedliwości, jak i również ukarania tych, którzy powiedzieli nie. I którzy podjęli decyzję nieposłuszeństwa Bogu, oni też muszą mieć przedstawione argumenty w Sądzie Bożym, także nawet ci, którzy nie będą zbawieni, żeby oni też mogli powiedzieć, tak, sprawiedliwe są sądy Twoje, Panie Boże, postąpiłeś dobrze i sprawiedliwie. Znalazłem nawet taki fragment, proszę drogę do Chrystusa, taka teoria, że nawet gdyby człowiek nienawrócony znalazł się w niebie, i był tam w obecności aniołów, którzy ciągle śpiewają Hosanna, Hosanna i w obecności świętych, to tak by się tam źle czuł. Byłby tam przerażony, gdyby się znalazł tam człowiek z nieodmienionym sercem. Szukałby wszędzie schronienia, żeby nie spotykać się ani ze świętymi, ani z aniołami. Dlatego też Pan Bóg swojej miłości takich ludzi tam nie zabiera, bo byłoby to dla nich piekło. Albo miejsce, no wyobraźcie sobie teraz, że tacy, jacy jesteście, znajdujecie się nagle w niebie. Jeśli nie jesteście przemienieni i na przykład, o, moja córka też czasami mówi, a jak gdzieś wyjeżdż, może gdybyśmy wyjechali na wakacje, a czy będzie tam internet? No nie. A to szkoda, to ja nie wiem, czy ja pojadę z wami. Bo mi to jest potrzebne do życia, tak jak krew w organizmie. Powtórne przyjście Chrystusa, zakończenie historii grzechu, spalenie grzechu aż do korzenia dopiero jest takim, można powiedzieć, zakończeniem tego planu zbawienia. Kończy się historia grzechu, kończy się historia upadku i znikają wszelkie ślady. Grzesznicy zostają spaleni w ogniu, jak opisuje Księga Objawienia Świętego Jana, w ogniu nieugaszonym, który dla mnie nie tyle znaczy płonącym wiecznie, bo jakąś przyjemnością było by mieć
powiedzmy, domek w raju z widokiem na wiecznie palące się piekło. Żadna przyjemność. Ogień wieczny w tym sensie, że jak on już spali, to już się nic nie odrodzi. W tym sensie. Wieczny w skutkach. I jedyne ślady, jakie zostają po grzechu, no to jakie ślady zostają? Nie ma wspomnień o grzechu. Nie ma śladów kalectwa, które by też było związane z grzechem. Nie ma dewiacji seksualnych związanych z grzechem. Jedyne ślady, jakie zostały, no to są ślady na rękach Jezusa, ślady po krzyżu i ślady po ranie w boku, jako jedyne wspomnienie grzechu. Dlatego Chrystus przyszedł na świat, żeby przejść tą całą drogę. Zwróćcie uwagę, że cała historia grzechu, nam znane z Biblii na podstawie tekstów, to jest gdzieś około 6 tysięcy lat, to długo. W porównaniu do tego, ile Jezus cierpiał na krzyżu, no to było gdzieś 6 godzin między ofiarą poranną a wieczorną. Ale Chrystus nie postanowił sobie, jakby to powiedzieć, zrobić wolne teraz od nas i powiedzieć, wy tutaj cierpcie, a ja popatrzę sobie na was z nieba. On postanowił zjednoczyć się ze swoim Kościołem jak głowa z ciałem. Więc pytanie, jakie jest to ciało? Zdrowiutkie, tryskające zdrowiem, czy takie bardziej by przypominało ciało człowieka poharatanego życiem, ułomnego, chorego, kalekiego, taki, który, o którym można by było, nie można by było powiedzieć, że jest zdrowy, ale nie można by też było powiedzieć, że jest umierający. No bo jakoś ten Kościół tutaj funkcjonuje. Można powiedzieć, że są takie części Kościoła, które są bardziej zdrowe, a są takie części Kościoła, które są mniej zdrowe. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jako takiej grupy wydzielonej, bo Biblia mówi o Kościele widzialnym i o Kościele niewidzialnym, czyli o wielu ludziach, którzy gdzieś tam są, a kiedy będzie trzeba, oni się przyłączą do takiego, odrzucą bałwochwalstwo i przyłączą się do takiego kultu prawdziwego Boga. Ja wierzę, że są tacy ludzie. Ja wierzę, że aby to powiedzieć, przyłączenie się do Kościoła Adwentystów dla mnie nie było takim finałem na zasadzie, o, teraz to już jest wszystko, tylko to dopiero została rozpoczęta taka faza nauki, uczenia się, wykorzystywania swoich talentów. I to, że to robię razem wspólnie, to mnie zachęca, bo samemu często, jak coś sobie planuję, no to po tygodniu mi przychodzi. A jak planujemy wspólnie, to kiedy mi się nie chce, no to widzę, że się innym chce. Albo mówię sobie, on już tyle roboty zrobił, to ja muszę to dokończyć, bo szkoda będzie pracy tego brata, który powiedzmy rozdał ulotki, a mi się nie chce na przykład pójść teraz zanieść tych książek, czy coś w tym rodzaju. Chrystus przyszedł na świat dla ciebie i dla mnie. Traktuje każdego człowieka tak, jakby był jedynym. I gdyby miał umrzeć tylko za jednego, to umarłby i przeszedłby tą całą drogę. Dzisiaj jesteśmy w pewnym takim etapie, nie dokończenia jeszcze, w etapie służby Jezusa w niebieskiej świątyni, która się wkrótce skończy i będzie kolejny etap, powtórne przyjście Chrystusa, sąd, zatarcie śladu po grzechu i rozpoczęcie takiej wspaniałej egzystencji, to, co chciał najbardziej, to, co zostało przez szatana zniszczone. Jaki apel z tego? Korzystaj z mocy Jezusa, korzystaj z Jego służby teraz, bo jest ona dla ciebie. Ale nie rób to tylko w tym celu, żeby zaspokoić tylko swoje potrzeby, bo masz gwarancję zaspokojenia, ale rób to w sposób odpowiedzialny. Taki jak, nie jak dziecko, ale jak osoba dorosła, która zdaje sobie sprawę, że inni są od niego zależni albo ode mnie zależni i muszę wychować dzieci, dać im jeść, jakoś wykształcić je, no bo są mi dane pod opiekę. Ja wiem, że zbór Sosnowców traktuje wiele rzeczy, które Pan Bóg wyznaczył Kościołowi jako jakiś rodzaj obowiązku. Dlatego niech wam Bóg błogosławi w tym i abyście się przyłączyli do tej służby, która w tej chwili jest Jezusa, bo nie miałaby ona sensu, gdyby nie było nas jako
jak to podkreślono na lekcji, jako fizycznej obecności Chrystusa na ziemi. Jesteśmy Jego rękami i nogami, można by tak powiedzieć. Amen.